Zastanawiałeś się, jak to jest możliwe, że Instagram pełen jest świetnie wyglądających sylwetek z wyraźnym sześciopakiem przez cały rok? Czy ci ludzie naprawdę potrafią jeść nienagannie, bez żadnych pokus, ćwiczyć 5 razy w tygodniu i utrzymywać taką formę pomimo licznych codziennych obowiązków? Czy może istnieją specjalne metody lub substancje, które pozwalają im rzucać tłuszcz z brzucha bez większego wysiłku? Przecież możliwe, że ty sam próbowałeś już tyle razy, i o ile udało ci się spalić tłuszcz z ramion, pleców czy nóg, o tyle brzuch zawsze pozostawał na końcu i nigdy nie mogłeś pochwalić się wyraźnym sześciopakiem. Dlaczego to właśnie mięśnie brzucha są zawsze pokryte tłuszczem? I czym są adrenoreceptory alfa i beta, które występują na obszarze całego organizmu? Zagłębmy się najpierw w proces utraty tłuszczu na brzuchu i rozwiążmy zagadkę, dlaczego jest on taki oporny. W sytuacjach stresowych, na przykład kiedy ćwiczysz, zwiększa się przepływ krwi do mięśni. To wydzielana jest m.in. adrenalina i noradrenalina. Gdy te dwa związki oddziałują z beta 1 i 2 receptorami, to zwiększa się rozpad tłuszczu. Gdy zaś pobudzane są receptory alfa 1 i 2, to zmniejsza się spalanie tłuszczu. Co to ma wspólnego z tłuszczem na brzuchu? Różne miejsca w tkance tłuszczowej mają różny rozkład alfa i beta adrenoreceptorów. Dla przykładu, u szczupłej kobiety jest 9 razy więcej alfa 2 receptorów w biodrach i udach niż beta 2 receptorów. Dlatego kobieta tak bardzo narzeka na szerokie biodra i uda i nie potrafi ich rzucić. To samo jest w przypadku brzucha u mężczyzn. Tłuszcz na brzuchu jest mało wrażliwy na działanie adrenaliny i noradrenaliny i w dodatku ma słaby przepływ krwi. To czyni go bardziej opornym na spalanie tłuszczu. Dlatego z reguły bywa tak. Zaczynasz dietę i regularnie ćwiczysz, wzrasta poziom noradrenaliny i adrenaliny, co prowadzi do mobilizacji zapasów tłuszczowych. Tłuszcz jest spalony, waga leci w dół i wydaje ci się, że wszystko idzie po twojej myśli. Jednak, jak już wiesz, tkanka tłuszczowa na brzuchu będzie reagować słabo na taki bodziec, więc zaczniesz gubić tłuszcz wszędzie, tylko nie na brzuchu. Po czasie stwierdzisz, że nie masz efektów, nie spada tłuszcz na brzuchu i wracasz do starych nawyków. Skoro nasze ciało nie chce nam w tym pomóc, to postanowiłem stworzyć 9 zasad, które pomogą ci zrzucić oporny tłuszcz z brzucha bez większego wysiłku. Moje zasady oparłem na ponad 10-letniej pracy w branży fitness. Przez ten czas obserwowałem, jak dziesiątki mężczyzn z różnym typem sylwetki zmienia swoje ciało pod moim prowadzeniem. Zebrałem wszystkich, którym się udało i znalazłem 9 najważniejszych wskazówek, zasad, które pomogły im spalić oporny tłuszcz na brzuchu. Oto one. Pamiętaj, dlaczego chcesz pozbyć się brzucha. Nie możesz po prostu chcieć się go pozbyć. Musisz zadać sobie pytanie dlaczego. Minimum 4 razy i wtedy faktycznie dowiesz się, dlaczego chcesz się go pozbyć. I to będzie twoja prawdziwa wewnętrzna motywacja, która pozwoli ci konsekwentnie wdrażać wszystkie dzisiejsze wskazówki. Piotr, dlaczego chcesz zgubić tłuszcz z brzucha? Bo chcę dobrze wyglądać. Dlaczego? Bo nie lubię patrzeć na siebie w lustrze. Ale dlaczego? Bo wyobrażam sobie, do czego to doprowadzi za kilka lat. Okej, ale dlaczego? Bo mój tata miał bardzo dużą nadwagę. Po czasie doprowadziło to do cukrzycy, zawału i zatoru, no i umarł. Motywacją Piotra nie był wygląd, tylko strach, że doprowadzi się do stanu, z którego już nie będzie żadnego wyjścia. Teraz wyobraź sobie, że po pierwszym efekcie wow, bo udało ci się rzucić pierwsze 5 kg i stwierdzasz, że możesz bardziej popuścić diety. Coraz rzadziej ćwiczysz i w efekcie spada ci motywacja, bo zauważasz, że waga ponownie idzie w górę. Jak myślisz, co utrzyma twoją motywację do tego, żeby wziąć się w garść i wrócić na właściwe tory? To, że chcesz dobrze wyglądać, czy to, że za niedługo pojawi się cukrzyca i stan przedzawałowy? Zmniejsz ilość cukru w diecie. Cukier w postaci batonów, deserów, lodów i ciast nie tylko pysznie smakuje, ale po kilku godzinach od zjedzenia powoduje kolejny napad na słodycze. Dodatkowo obniża poziom słodkości naturalnych słodyczy. Czyli jedząc owoce, czujesz, że są one mało słodkie i sycące. Badania pokazują także, że wysokie spożycie cukru powoduje większe odkładanie się tłuszczu właśnie w obrębie naszego brzucha. Czy to oznacza, że powinieneś się już całkowicie pożegnać z lodami czy pysznymi deserami? Absolutnie nie. Najlepszym rozwiązaniem jest zjeść taki produkt 2, maksymalnie 3 razy w tygodniu, a jeżeli znajdzie ci ochota na coś słodkiego, to najlepiej skorzystać z naturalnego cukru, czyli owoców. Duża ilość cukru zawarta jest też w słodkich napojach. Koniecznie je odstaw i zamień je na wodę lub napoje słodzone słodzikami.
Jedz produkty, które nie zostały przetworzone. Wysoko przetworzone, bardzo smaczne produkty mogą łatwo zniweczyć Twój plan na sześciopak. Czemu? Po prostu bardzo łatwo się nimi przejeść. Z kolei żywność minimalnie przetworzona, na przykład kurczak, jogurt, tofu, jajka, kolorowe owoce i warzywa, produkty pełnoziarniste, orzechy, nasiona są bardziej sycące. Porównajmy sobie ciastko Oreo i 100-gramową porcję brokuła. Jedno Oreo ma około 51 kalorii, które w większości pochodzi z cukrów i tłuszczu. Porcja brokuła ma około 31 kalorii i zawiera dużo witamin i błonnika. Jedno ciasteczko Oreo, przez to, że jest mocno przetworzone, zostanie bardzo szybko strawione przez nasze ciało i równie szybko uwolni sporą ilość cukru do naszej krwi. To spowoduje, że bardzo szybko sięgniesz po kolejne. Żeby strawić porcję brokuła, nasze ciało potrzebuje użyć więcej energii, ponieważ to produkt mało przetworzony, co oznacza, że jeszcze mniejsza ilość kalorii trafi do naszego organizmu. Jeżeli będziesz wybierał naturalnie nisko przetworzone produkty, które mają stosunkowo krótki termin spożycia lub muszą zostać ugotowane przed spożyciem, to na pewno drastycznie ograniczysz ilość przyjmowanych kalorii i łatwiej Ci będzie spalać tkankę tłuszczową z brzucha. Pij więcej wody. Picie wody pomaga przyspieszyć tempo naszego metabolizmu o 50 kalorii dziennie. Jeżeli byłaby to zimna woda, to może wzrosnąć nawet do 100 kalorii dziennie. Oczywiście, to małe wartości, nie mają dla nas większego znaczenia. Picie wody pozwoli Ci zaoszczędzić setki zbędnych kalorii, które mógłbyś dostarczyć pijąc kole lub inne słodzone napoje. Nawet soki wyciskane, które wydają się być zdrowe i odżywcze, powodują, że w małej szklance dostarczasz znaczną ilość kalorii, a że jest to sok, to uczucie sytości jest znikome. Szklanka wody pomaga także zaspokoić ochotę na podjadanie w czasie pracy. Instytut Medycyny zaleca, by mężczyźni wypijali około 3 litrów wody dziennie, a kobiety 2 litry. Jedz powoli, aż poczujesz sytość. Nie musisz bardzo dokładnie śledzić, ile kalorii zjadasz w ciągu dnia, aby stracić tłuszcz na brzuchu. Najważniejsze jest to, żebyś nauczył się jeść powoli. Skupiając się na posiłku, który masz zjeść, możesz dokonać fenomenalnych rezultatów. Słuchaj swojego ciała i naucz się reagować na swoje wewnętrzne poczucie głodu i sytości. Kiedy ostatni raz jadłeś posiłek, skupiając się na jego smaku, powoli przegryzając każdy kęs? Jeżeli jesz szybko lub w trakcie posiłku rozpraszasz się telefonem, to uczucie sytości nastąpi dużo później. A Ty cały czas będziesz miał wrażenie, że jeszcze musisz coś zjeść, bo jesteś nienajedzony. Z kolei słuchanie głodu powoduje, że jesz posiłek o właściwej porze i nie doprowadzasz do tego, aby być ekstremalnie głodnym i później pożreć wszystko, co stanie na Twojej drodze. Trenuj to, co lubisz. Mogłeś przeczytać kiedyś, że trening interwałowy o wysokiej intensywności, HIIT, przyspiesza utratę tkanki tłuszczowej. I to jest prawda. Jednak jak już wiesz ze wstępu, ćwiczenia działają tylko wtedy, gdy robisz je konsekwentnie. I to na dłuższą metę. Innymi słowy, jedna sesja ćwiczeń, gdzie będziesz się zajeżdżał do utraty tchu, nie spowoduje sześciopaku. Ani dwie sesje, ani trzy, ani siedem, ani nawet 15. Potrzeba sesji po sesji, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, aby zobaczyć realne wyniki i utrzymać je na lata. Dlatego właśnie osoby z mediów społecznościowych mogą pochwalić się świetną sylwetką przez cały rok, ponieważ kochają to, co robią. Więc jeżeli lubisz trening HIIT bardziej niż lody, to świetnie, tak trzymaj. Z drugiej strony, jeśli pomysł szybkich skoków i barpisów sprawia, że na samą myśl bolą Cię plecy, to wiedz, że masz wiele innych opcji, wiele innych opcji. Ale ostatecznie chcesz ćwiczyć w sposób, który jest wykonalny i przyjemny dla Ciebie, ponieważ będziesz musiał to wykonywać regularnie. Jedz więcej białka. W każdym Twoim posiłku, który spożywasz, powinien znaleźć się jakiś produkt białkowy, taki jak kurczak, indyk, chuda ryba, jogurt typu greckiego, skyr, tofu, jaja, owoce morza czy odżywka białkowa. Badania pokazują, że produkty białkowe powodują zmniejszenie uczucia głodu i łatwiej nas sycą. Kolejnym ważnym czynnikiem jest to, że białko potrzebuje sporej ilości energii,
aby mogły zostać strawione przez nasze ciało w porównaniu do węglowodanów czy tłuszczy. Jedząc te produkty wzrasta tempo Twojego metabolizmu. Białka pełnią także rolę budulcową i mowa tutaj oczywiście o naszych mięśniach. Im większa masa mięśniowa, tym większe spalanie tkanki tłuszczowej, co przełoży się na szybsze pozbycie się brzucha. Pamiętaj jednak, że zjadanie zbyt dużej ilości białka wcale nie spowoduje dodatkowych korzyści. Jak pokazują badania, maksymalny przyrost masy mięśniowej można uzyskać spożywając od 1,4 do 1,8 gramów białka na kilogram masy ciała. Jedz kolację na mieście tylko na pełny żołądek. Jeżeli planujesz wyjście ze znajomymi i wiesz, że mogą tam się pojawić posiłki wysokokaloryczne lub masz po prostu ochotę na klasyczny cheat meal, to przed tym zjedz posiłek bogaty w warzywa i białko. Pozwoli Ci to zjeść znacznie mniejszą porcję planowanej uczty, ponieważ szybciej poczujesz się syty. Wysypiaj się. Jedna z analiz 20 badań obejmujących 300 tysięcy osób wykazała zwiększone ryzyko otyłości wśród dorosłych, którzy spali mniej niż 7 godzin na dobę, aż o 41%. Natomiast u dorosłych, którzy spali dłużej, czyli 7-9 godzin na dobę, nie wykazano takiego ryzyka. Inne badania wykazały, że krótki czas snu jest mocno powiązany z większym obwodem talii, co oznacza nagromadzenie się tłuszczu na brzuchu. Chociaż brak snu jest tylko jednym z czynników rozwoju otyłości, badania sugerują, że negatywnie wpływa on także na poziom głodu, powodując spożywanie większej ilości kalorii z pokarmów o wysokiej zawartości tłuszczu i cukru. Czego może się spodziewać, jeżeli uda Ci się konsekwentnie trzymać tych 9 zasad? No cóż, pierwsza, największa zmiana to będzie spadek kilku pierwszych kilogramów i znaczny wzrost energii. Nie będziesz przemęczony, każdego dnia zaczniesz wstawać wypoczęty, a w lustrze zaczniesz zauważać pierwsze zmiany sylwetki. Śmieciowe jedzenie, alkohol i inne przyjemności nie będą już dla Ciebie tak kuszące jak kiedyś. Tak będą wyglądać pierwsze 2 lub 3 tygodnie. Po tym czasie odkryjesz zupełnie nowe zmiany. Pierwsza najważniejsza to zdasz sobie sprawę, że Twoje ciało się zmienia, ale Ty nie czujesz, żebyś stosował jakąś dietę. Zaczniesz sam coraz chętniej wybierać to co nowsze formy aktywności, które będą dla Ciebie coraz większym wyzwaniem, ale jednocześnie będziesz czuł, że sobie poradzisz. Znajomi, rodzina i najbliżsi zaczną wypytywać, co się stało, że tak świetnie wyglądasz i że masz tyle energii. Będą patrzeć z niedowierzaniem, kiedy powiesz im, że po prostu wprowadziłeś tylko kilka zdrowych nawyków. Z tygodnia na tydzień Twoja pewność siebie zacznie gwałtownie wzrastać, aż któregoś dnia staniesz przed lustrem i zobaczysz swój wymarzony 6-pack. I właśnie tego Ci życzę. Spróbuj wdrożyć wszystkie wskazówki u siebie. Bądź cierpliwy i za kilka miesięcy wyślij mi swoje zdjęcie ze świetnie wyglądającą sylwetką.